pracowni otwierania kultury często posługujemy się popularnym narzędziem nazywanym personą. Jest to narzędzie, które pozwala nam wykorzystać wiedzę, którą mamy o swoich grupach docelowych lub o swoich docelowych użytkownikach i trochę lepiej się im przyjrzeć. Często rekomendujemy stosowanie persony nie tylko bazującej na wyobrażeniach o naszych grupach docelowych, ale też na wiedzy i danych zgromadzonych w instytucji lub wiedzy i danych dostępnych w sieci, jako raporty z badań i wyniki badań prowadzonych także przez inne organizacje. Dlaczego tak jest? Można oczywiście stosować personę bazując na swoich wyobrażeniach, ale jest znacznie ciekawiej i ta praca może być znacznie istotniejsza, jeżeli bazujemy również na wynikach badań, bo wtedy to, co tworzymy, ta wyobrażona osoba, użytkownik, którego portret tworzymy, nie jest tak bardzo subiektywny. To, o czym warto pamiętać, tworząc personę, to to, że ten nasz wyobrażony użytkownik lub użytkowniczka to nie powinna być karykatura jakiejś osoby. Oczywiście bardzo często jest taka pokusa, żeby pewne rzeczy przerysować, wtedy też być może łatwiej się pracuje z takimi wyrazistymi cechami, ale to może też nas sprowadzić na manowce. Więc to, co jest ważne, to to, że persona oczywiście jest jakąś fikcyjną postacią, jest jakimś wyobrażeniem na temat jakiejś grupy docelowej, ale jednocześnie powinna to być postać realistyczna. To znaczy, to powinna być taka osoba, jaka realnie mogłaby być naszym odbiorcą lub użytkownikiem. Jak się tworzy taką personę? W szablonie, który my proponujemy w pracowni otwierania kultury, możemy zamieścić zdjęcie lub obrazek przedstawiający taką osobę, następnie jakieś takie krótkie informacje lub motto, które opisuje tę osobę reprezentującą pewną grupę, a następnie taką metryczkę, która pozwala nam zgromadzić takie podstawowe informacje na temat tej osoby, na przykład ile ma lat, jaki ma zawód, gdzie mieszka, czy jest to duże miasto, czy jest to małe miasto, czy jest to osoba, która posiada dzieci i rodzinę, czy jest to osoba młoda, jeszcze nie posiadająca tego rodzaju zobowiązań. Zarysowujemy też w takim szablonie takie tło społeczno-ekonomiczne takiej osoby. To jest bardzo ważne, żeby nakreślić to, czy ta osoba, o której tutaj mówimy, to jest właśnie osoba, która na przykład uczestniczy w edukacji formalnej, jest uczennicą czy uczniem szkoły, a jeżeli tak, to jakiejś podstawowej czy średniej. Czy jest to na przykład seniorka lub senior z dużą ilością wolnego czasu. Staramy się także opisać to, jakie w takim codziennym życiu takiej osoby są jej cele i potrzeby. To wszystko pozwala nam uchwycić, gdzie w miejscu, w którym żyje taka osoba, gdzie w jej życiu jest przestrzeń na to, żebyśmy my mogli trafić z naszym produktem, usługą lub projektem. Czy są jakieś potrzeby, które nasz produkt lub projekt może zaadresować? Czy jakoś to, co chcemy zrobić, wpisuje się w cele takiej osoby? To jest bardzo ważne nie tylko po to, żeby sobie zdiagnozować, jak to, co robimy, może przydać się, czy być użyteczne dla pewnych grup użytkowników, ale także po to, by cały czas mieć w pamięci, że projekt, który tworzymy, czy to jest narzędzie cyfrowe, czy jest to zupełnie analogowy projekt, powinien powstawać dla kogoś, to znaczy z myślą o tym kimś, kto będzie z niego korzystał. Dlatego właśnie nie tylko tworzenie persony jest ważnym procesem, który porządkuje nam wiedzę o naszych grupach docelowych, ale też warto taką personę mieć jakby cały czas ze sobą na całej drodze pracy nad projektem. Możemy nawet, jeżeli to nam ułatwi zadanie, powiesić to sobie nad biurkiem, czy w miejscu, w którym pracujemy, czy w miejscu, w którym pracuje nasz zespół projektowy, żeby ta persona, czy te persony, bardzo często tworzymy więcej niż jedną dla danego projektu, były cały czas z nami, kiedy miesiąc później, dwa miesiące później, będąc już na innym etapie projektu, zastanawiamy się nad jakąś funkcjonalnością, nad jakąś decyzją projektową, możemy zawsze spojrzeć na nasze persony i zastanowić się, czy tej pani, temu panu, temu uczniowi, tej uczennicy ta funkcjonalność, czy ten kierunek rozwoju projektu faktycznie będzie przydatny.